tu i nagle jest takie... Mech. I czekasz na ten moment, aż to pierdolnie, naprawdę pierdolnie. Było jedno takie... Było... Siemano! Siema wszystkim tutaj... Siema wszystkim, tutaj Gumiś, a ten kanał to potęga wokalu. Kochani, witam was w serii o Eurowizji, finalistach z Eurowizji. Przesłuchujemy sobie i reagujemy first time na przeróżnych zwycięzców z poszczególnych krajów. Była już Szwajcaria, Chorwacja, była Norwegia. Teraz zabieramy się za kolejną waszą propozycję, jest to Irlandia. Proszę też oczywiście do subskrybowania kanału, zawsze zapominam o tym powiedzieć. Wydawajcie w komentarzach wasze kolejne propozycje. Ja wybieram te najpopularniejsze propozycje. I czwarta w kolejności jest Bambi Tuch, Doomsday Blue. Zapraszam was serdecznie do wyrażania swojej własnej opinii. Co myślicie o tym konkretnym kandydacie, albo co myślicie o ogólnie Eurowizji? Kto jest waszym największym faworytem? Kto waszym zdaniem powinien wygrać? Kto jest słaby? Piszcie co chcecie. Ważna jest interakcja zawsze w tych filmach. A my sobie lecimy, kochani, właśnie z utworem Irlandii. Doomsday Blue. Co ciekawe, znalazłem, drugi wyświetla się live tego utworu, ale jest podpisany Fixed Vocals. To znaczy, że było grzebane, że to nie jest do końca na żywo wokal, że jest poprawiony ten wokal w postprodukcji. No zobaczymy. Zobaczymy. No, jeżeli jest wokal poprawiany, a ta pani gra z podkładem, no to trochę takie jest kłamane live, no ale zobaczmy, cóż tu mamy. Dobra, początek mi trochę przypomina In This Moment, jeżeli kojarzycie kapelę, tam Maria Blink. Po prostu takim rozpędza się, jest gitarka, w podkładzie jest napędzanie takim fajnym, ostrym kobiecym głosem, bardzo turpistyczny, jakiś taki zombistyczny outfit, ciekawie się to zapowiada. O, no ciekawa zmiana. Na razie te wysokie dźwięki są ewidentnie tam podstrojone trochę, ale no wyśpiewane bardzo fajnie. Ja też w pracy swojej używałem tak zwanego mikroportu Shure, czyli bardzo dobrej jakości, myślę, że tutaj też taki podobny. Te mikroporty mają problem z przekazywaniem dolnego pasma, czyli pasma basowego w wokalu, i dlatego też może tutaj było coś grzebane później, bo one nie oddają, jak taki mikrofon dynamiczny na scenie, nie oddają po prostu tego dolnego pasma, te mikroporty, czyli te po prostu umocowane na uchu, takie, żeby móc tańczyć i mieć wolne ręce, dlatego... no mówię, jest to jakieś tam powiedzmy uniedogodnienie dla realizatora dźwięku na pewno, taki mikrofon. My heart beat buried in the ground, and to the strings I bind your bound, so when you sleep you'll hear my sound. Okej, okay, tutaj fajne elementy się pojawiają, taki lekki rasp, nie? Czyli ta-ra-t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 a-
na pewno na plus, bo niewiele jest kobiet, które w ten sposób potrafią śpiewać, oprócz czystego głosu, także dodać lekkie obrony. Niewiele tego jest, niewiele kobiet przede wszystkim. I powiem szczerze, że ta zmiana, modne jest ostatnio takie zmienianie w ogóle jakby w trakcie piosenki podejścia, stylów, bo tu ten refren jest taki dużo bardziej chillujący, bardziej taki jazzowy, może jazzowy nie, ale popowy. I ta zmiana jest efektowna, ale nie w tą stronę, jak gdyby tu się nakręca przez zwrotkę i czekasz na ten moment, aż to pierdolnie, naprawdę pierdolnie, będzie uuuu, yeah! A tu i nagle jest takie,
Mech. Dodam jeszcze, że czekam na breaka jakiegoś. Refren fajnie śpiewany. Blow! Blow! Okej, sama końcówka mi się podobała. Ale ogólnie dobrze. Sama końcówka fajna, bo tam jakiś taki coś na zasadzie screamu też wykonane. Okej, ale szczerze powiedziawszy, jakby trochę przerost formy na treść, jak moim zdaniem, bo fajnie tu się rozwijało to wszystko i tutaj chciałoby się aż takiego, wiecie, metalowego breakdownu na sam koniec, gdzie po prostu jest wydarty wokal. Było jedno takie było ale to nie miało, jakby nie napędziło się na tyle, nie było aż takie mocne, na co się czekało. Poza tym outfit i jakby cała otoczka była dużo bardziej niepokojąca niż sama muzyka, okej? Okay? A tutaj się, jak spodziewałem czegoś takiego, jak zobaczyłem tą panią, to takiego wielkiego niepokoju, takiego czegoś naprawdę takiego, żeby aż siarki mieć na plecach, a tu tego nie było, po prostu tego nie było. Nie przekonała mnie ta piosenka do końca. Końcówka fajna, fajnie tam wyszedł ten break. Wokalnie nie było na Mistrzostwo Świata, ale wokal jak najbardziej ciekawy. Posłuchałbym innych piosenek w ogóle tej pani. Dobra, piszcie, co wy o tym sądzicie. Jak na mnie, tak jak mówię, utwór troszeczkę zawiódł moje oczekiwania, bo wizualnie wyglądało to na coś dużo bardziej mięsistego, a finalnie okazało się taką trochę wydmuszką, trochę ten refren nijaki, taki zmiana niespodziewana, aczkolwiek czy na plus. Nie wiem, nie zawsze te zmiany się udają. Dużo bardziej podobały mi się te wcześniejsze rzeczy, czy tam Baby Lasagna, czy Szwajcaria, Chorwacja. Dużo bardziej mi to się działo, tak? Jakoś większy kunszt w tym widziałem. Tutaj trochę ta zmiana taka na siłę zrobiona, nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym bądź razie troszkę mnie rozczarował ten utwór, okej? Okay? Liczyłem na więcej. Na pewno Norwegia, Irlandia. Znaczy Norwegia, Chorwacja, Szwajcaria bardziej mi się podobały. Komentarze są wasze. Pozdrawiam serdecznie, gumić potęgą wokalu. Siemano!